Kto ostatni ściągnie boksa z głowy, wygrywa 500 zł. Kochani, przed Wami 15 hardkorowych leveli i z każdego levelu na kolejny level robi się coraz bardziej ciężko. Ej, ciężko mi się oddycha, jest mi trochę słabo. O la la la. Ej, wygląda jak dementor trochę. Ale cię dziwnie słychać. Nie, ale przyjemne to jest. Ej. Ej, jak w Minecraftcie trochę! Tak, idę Wam przygotować pierwszy level. Jest mi niekomfortowo, no ale... Teraz Wam jest niekomfortowo, to kochani, level pierwszy. 3, 4. O, dobra, prawda, co to? Zaczęliśmy ode mnie, w ogóle coś! Wszyscy na raz mieliście. O nie, ja nie lubię brokatu, bo to później będzie wszędzie. Tak jest, w aucie, w majtkach, wszędzie. Czyli wiesz, ja teraz to wdycham i to będzie w moim mózgu i w moich płucach. Gdzie będzie? Dupie. Wiecie, że zjadamy tygodniowo około jedną kartę kredytową z mikroplastiku? No. Level drugi. Ale to... Czemu ode mnie zaczynasz, kobieto? Stara, wszyscy macie w tym samym momencie. To jest grysik z kocie kubety. Ale piasek nie, fajny. To jest... Czekujemy Wam właśnie trzeci level i w sumie mam do Was takie pytanie. Czego boicie się? Ja nawet nie wiem. Ja naprawdę boję się odkurzacza, który to wszystko odkurzy. No to idę szykować w takim razie trzeci level. Nie wiem, co myślałam sobie, myjąc moje włosy na ten odcinek. Naprawdę, nigdy nie myję włosów, raz umyję i po prostu... Ej, bo ja co chcę zakryć sobie twarz? Ja sobie osłaniam oczy. Weźcie oddech. 3, 4. Co to jest? Mąka! Ale to dupcy! Ale zadymka. O, fiu. Ej, Juliczki, nie widzę, trzeba jej pomóc. Ojejku. Umyj tam szybkę. Ej, śmierdzi ta skarpeta! Świeże tobie też schodzą włosy w oczy? Ale zaśmierdło mi boksa całego. Zaczęła się pierwsza tortura. Spędzi mnie nos. O, tak. No, drapiesz mu nos? Nie. Ej! Przygotowałam dla was kolejny level i tak jak wam mówiłam wcześniej, każdy level jest coraz trudniejszy. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale zaczynamy. 3, 4. Wow, się przestraszyłem! Ja! Ej, to było miłe! Ej, ja też! Ej! Mam piąty level, kochani! Nie! Chwileczkę, ponegocjujmy! Oj, naplułem se na szybkę. Jesteście gotowi? Nie! Chwila, dajcie mi się zastanowić! Co to jest? Jeżeli to jest zwykła ryba, to jest z oczami, to po prostu z krwią mi w ogóle. To co? To nic! To rezygnuje? Może taką bym mogła zjeść. To są szprotki w oleju, pyszne, dziękuję, że... No dupcy rybą, no co? Ale fajnie dupcy, taką wędzoną. Co ty nie lubisz? Nie! O, to jest gówno, prawda? Prawda, że to jest gówno? Ale nie dostaliście po głowach. Ja dostałem! Po głowie właśnie ten gówno! Ej, też macie ochotę to tak ugnieść wszystko ręką? Ja mam ochotę wszystko zjeść tutaj. Nie. Ej, jest taki kawałek gówna, który przyczepił się do ryby, która jest centralnie pod moim nosem. Gówno, ryba, płatki kwiatów. Naprawdę złe połączenie. No wszystko by było git, tylko te płatki. Czy mogę wam dawać kolejny level? Hania, widzę twoje odbicie i po prostu chcę ci powiedzieć jedno. Żyj, kup. Nie na głowę! Haniu, teraz to było miłe. Cofam moje słowa w stosunku do ciebie. Ej, słuchajcie, chyba pierwszy raz widzę gówno oblepione brokatem. Jakie słodkie. Ej, naprawdę, brokat wszystko naprawi. Tak wygląda dupa jednorożca na 100%. Ponieważ był to siódmy level, no to szczęśliwa siódemka oczywiście nie mogła być jakaś taka mega zła. Mam do was pytanie, jaki zapach jest dla was najgorszy? Short drumming. A takie bardziej przyziemne, codzienne. Gówno, Hani. Ej. Nie mów, że na nas usiądziesz i napierdzisz. O nie. Tylko nie to. Ja bardzo nie lubię zapachu lawendy. Ja nienawidzę zapachu róży. Ja na przykład bardzo nie lubię zapachu cebuli. Jezu, moja ulubiona. Dawaj, ja ją wiem. Ja kocham cebulę i Julita też kocha cebulę. Mój ulubiony zapach to chyba jest teraz. Wika, spójrz się na mnie. Patrz, ja mam tu i będę ją jadła chyba. Nie gada, jesteś takim cebularzem? Bo w zapachu cebuli nie jest najgorszy zapach, ale raczej to, co robi z oczami. Wika, liżę ją. O Boże, chyba gówno wziął. Ja specjalnie do tego odcinka przychowałam w kieszeni amety. Pozbywam się negatywnej energii. Zostaw to. Ej, nie, błagam! To jest oszukiwanie, nie można takich czarów tu wnosić. Ej,
Ej, to jest w ogóle niemiłe. Nie można, jest to ułatwienie. Ja na przykład wszystkie swoje ametysty dzisiaj zostawiłem w domu. Ej, już mnie zaczynają piec oczy, a was? Nie też, Wika! Bez kamienia Wika jest bez... Bezkamienna. Nadal mam kamienie nerkowe. O. Nie wiem, czy to dobrze. Lecą mi łzy z lewego oka. Co to jest? Nie! Nie! Ej, czy to jest żywe? Ej, stop! Żywe! Wyglądają jak małe siusiaczki! Co to jest? Chlupaki, larwy! Ej, one mają oczy! O Jezu, jakie słodkie! Ej, ty śmierze, widzisz, że one mają żądło? O kurde, serio? Słodkie, że niektóre są różowe! Ej, ale w środku, jak się ruszają, jest taka czarna plamka jakaś. To jest ich dupa! Możliwe właśnie. Zaczynają dupcać mi cebulę. Chłopaki, halo! Ej, jednak te oczka to chyba nie oczka, wiesz, Bartek? A co? Ty nie światła. One ogólnie powietrzem przekazują swoje jajeczka i najbardziej lubią w takich ciepłych miejscach jak nos, uszy, więc nie oddychajcie za mocno. Tutaj jedna idzie w moim kierunku, jej nie chcę blisko siebie. A ty bitch! Czy ktoś może wyciszyć użytkownika świeży? Bo cię naprawdę... Co się dzieje? Odsłoń mi! Odsłoń cię, Michała! Nie chcę koło niego siedzieć! Karma! Ale co, masz robaczka? Mam to w nosie i w ustach wszystko! A pamiętasz, co Hania mówiła, że one idą do takich miejsc, tam składają jajka? Hania, a ja mam z tyłu! Szybko z tyłu na kanał! Naplułem se robakiem na ściankę boksa i przez to miałem odruch wymiotny. Ja zacząłem dawać moim robaczkom imiona i mamy tutaj tak, mamy tu Antosia, mamy tutaj Franka, mamy Andrzeja. Andrzej lubi gówno ogólnie. Jest jeszcze... Taka Wiktoria, ona cały czas siedzi w cebuli. To ja! 10. level przed nami! O Jezus! O Jezus! No to 100-letnie Jojo to jest! Okej, okay, dziękuję! Nie, jajo, które musicie teraz zjeść! Nie! Nie, żartuję! O. Jest tam jako walor zapachowy. A kiedy jakiś walor estetyczny? Były małe robaczki, co nie? Nie! Stop! Chwila! Po prostu wam pokażę kolejny level. O nie! To są dżownice? Tylko, że je dostajecie na głowę. Dwie. Co ty gadasz? Chwileczkę negocjujmy. Ej, ej, dobra! Nie podobajcie się, negocjujemy. You know what they say, never give up! O, jedna jest i jeszcze drugiego kolegę. Jest drugi kolega. Ej, siadaj! Chciałem powiedzieć, że wygrywam to, bo znalazłem sposób na drapanie się. Patrz to. Julita! Chwileczkę, bo ja się zastanawiam. Albo rezygnujesz. No, musisz podjąć decyzję, Julitka. A! Spadła mi za kołnierz! No przecież one mają chill! One ale mają chill, one szczerze, one się nie za bardzo ruszają, przed tym jest git. Chociaż wiecie co, jedna mi zaczęła troszkę gryźć głowę i mnie swędzi. Swędzi mnie bardzo, nie dam rady. One mają takie małe ząbki do gryzienia ziemi, serio. Tak, i one od razu wydupcają tą ziemię tylnym odwłokiem, więc jak was ugryzą w głowę, to od razu tą przemyjeloną skórę zrzucą wam na głowę z powrotem. Tak? One myślą, że włosy to ziemia. Hania, widziałam twoje paznokcie. As, ale mnie swędoli to. Przestań mi dotykać! Jeżeli teraz wytrzymacie jeszcze te 3 minuty, to następnie następuje czyszczenie boksa. O, bo będą zwierzaki, które nie mogą być w ogrodzonym boksie. Cudowna informacja, Haniu. Ona jest na czole! Ej, dobra! Nie, ja ją widzę! Wika, tu jest! Dżownice, tym razem one lubią wchodzić do nosa. Nie, bo po prostu odgryzę jej łeb i wypluję. Nosem. Na pewno. Ale... Dobra! Co się dzieje? Spadła tu koło twarzy, tak? Czy mi się wydawało? Jest tu koło twarzy! Nie wiem, jak to zrobicie, ale macie tu worek i możecie się pozbyć zawartości boksa do wora. A! Ty mam w ogóle mam coś! Prokat! Czemu na fory? Przed nami 12 level. Tak jak sorry, o Jezus. Ale tu z boku, tu z boku. Bartek kichnął. Trudno, najpierw go zaatakuje. Dobra. Kto zaatakuje? Co? Ja nie dam rady. Przecież... A myślicie, że to bezpieczne? Nie ugryzą? Zależy od was. Patrzcie, jak fajnie wygląda Bartek. Julita. Nie chcę chyba. Ostatnie 10 sekund na decyzję. Ten akurat jest miły. Ja się boję, że jak coś powiem, to on coś zrobi. Chcesz? Ja się boję odzywać, bo się boję, że wibracje go zdenerwują. I na spokojnie. One lubią ciepło, więc możliwe, że podejdą do was do szyi. Poczułem jego języczek na szyi. Zrobił tak.
Mi też. Patrz to. Gdzie jest wąż? Honey, gdzie jest wąż? Ej, mój świeżego mam mega chill. Jeszcze świeżego całuję. Jest bardzo zimniutki. Ej, mój z dupca. Popatrzcie. Pokaż on się chyba Bartek. Czuje tutaj dosyć duży zapach cebuli, wiecie? Julia, jesteś mega dzielna. Straciłam chyba przytomność. Jeszcze się nie zacisnę. On jakoś mega blisko jest. Kiedy ten czas? Znowu ten czas na ostrał. Obawiam się, że mój wąż mnie nie lubi, chyba wiecie. Śmierdzisz po prostu. No może dlatego, że to gówno było. O dobra, czas stop kochani, wyjmujemy węża. Cieszę się, że to przetrwałem. Ja muszę dojść do siebie, tak minutkę potrzebuję dojść do siebie. Okej. Okay. To naprawdę dochodzi do siebie. Bartek, zdrowy. Teraz lepiej słyszę was. Pierwszym takim większym żywym zwierzęciem był wąż. Dlaczego dałam go na levelu 12? No bo są zwierzęta, które są mniej spokojne niż węże. Więc daję teraz szansę osobie, która chce zrezygnować, na po prostu zrezygnowanie jeszcze przed dowiedzeniem się, jaki jest level. O nie, świerszcze! O nie! Ja się tego nie podejmę. Te zielone mają taki... Zdarło 30 sekund. To... No patrzcie, one mają totalny chill. No trochę tam myślę, że szybki jest ten gość. Julitka ma jednego bardzo blisko szyi. Nie widzę. To co, dodajmy jednego świerszczyka każdemu na ostatnie 10 sekund. Dajmy, sypmy tam. Ale one nic nie robią, pomasz Julitkę na niego, patrz, on śpi. Otwórz oczy. Ja to ja. I po jednym świerszczyku na dokładkę na ostatnie 10 sekund. 8, kurczę, nie wiedziałem, że 7, dwa będą tylko. 6, raczej 5, będę dał rady, trochę 4, mi teraz głupio. 3, 2. Jeden. Te zwierzaczki są mega słodkie, one mają takie czułka, które robią tak. Pan nie widzi to. Czy żaden świerszcz nie został u was w boksie? A nawet jeżeli został, to będzie przekąska dla kolejnego zwierzaczka. Co? Jesteście gotowi? Nie, a co to? Muszę sobie przypomnieć tak serio. Czas na 14 level. Możemy zobaczyć? Pokaż. Nie pokazujemy. Nie, to nie, ja nie. To ja rezygnuję. Będziecie widzieli przy wkładaniu. Nie chcę tego kanalucha. No. 3, 4. Julita! Skaczę! 20 sekund, jest dobrze, dobrze wam idzie! Nie kara go tak jak ja, tak! Bo to nie chcę, żeby ci do buzi weszło! Mariatkie! Kilka sekund. Nie patrzy na mnie! Nie patrzy na mnie! Bartek ma mega skoczne w ogóle! Możemy wyjmować. Brawo kochani! Naprawdę, przedostatni level zaliczyliście. To będzie tarantula. Dobra, trzymaj już oksy. I teraz możecie zagrać papierkami nożyce, kto pierwszy dostanie te zwierzę. Nie patrz! Nie patrzeć! Jakby popatrzyłam, jakby wiem, o co chodzi. Świeże tobie też powiem, że było podobno. No jest to co mówiłam, czyli tarantula. Ptaszny. Ostatnio jak mi przechodziła po ręku, byłem obstraniutki. Dałem przez te okulary. Dobra, dawaj mi ją, nie chcę grać papierkami nożyce, bo chcę mieć to z głowy. I to może ugryźć, nie? Jest szansa zawsze. Czajcie? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Koniec. Czas, start, bardzo. Uważaj. Oh shit. I Bartek nie ucieka w tym momencie. To i rzeczy. Dobra. Odeszła. Koniec. Ej, kochani, naprawdę jesteście mega mocni. 15 level jest podzielony na dwa, ponieważ mamy dwa rodzaje pojem. O, super. No nie wiem, niby się normalnie mówi, że jak coś jest mniejsze, to mniej straszne, no chyba, że jest szybkie. Bo ptasznik jest bardzo spokojny, taki wolny, taki wiesz, leniuch trochę. Te są troszkę walnięte. No powiem tak, żeby wygrać 500 zł, trzeba przejść ten level i tak przynajmniej z minutę z tymi pająkami tam być. Ej, ciężko mi się oddycha, jest mi trochę słabo. Ja pierdzielę. Dobra. Nie, chwila. Jestem gotowy. 3, 4. To są czarne wdowy? Nazwane są fałszywa czarna wdowa. Albo Zezuś Tłuch, spójrz to się. Zezuś Tłuściuch? To jest Zezuś Tłuściuch? To jest on? Jesteś mega dzielna. Dlatego, bo odpadłaś i Bartek, wygrywasz ten odcinek, wygrywasz 500 zł. Brawo.